Zobacz, ile kupiłam ci suplementów. Musimy w końcu zacząć dbać o twoje zdrowie. No i co, ja mam to wszystko wypić i zjeść tyle tabletek? Ale nie, to nie są tylko tabletki. Większość z tych suplementów rozpuszcza się w wodzie. Zaraz ci to wszystko przygotuję. Gotowe. Proszę, kochanie, tu jest już wszystko przygotowane. To jest pierwszy ten suplement, tutaj jest drugi, a tutaj masz wodę do popicia tych kilku tableteczek. Proszę. Proszę. Ale kochanie, tego jest strasznie dużo, ja nie dam rady tego. No ale co ja na to poradzę, że to jest rozpuszczalne w wodzie? A przy wszystkich piszą, że trzeba to zjeść, wypić zaraz po głównym posiłku. No nie krzywże się tak. Wszystkie te suplementy, te minerały, te witaminy spowodują, że po prostu poczujesz się lepiej, że będziesz miał więcej energii. Ale to jest obrzydliwe i tego jest... Na pewno za dużo. Ja nie dam rady wypić trzech szklanek. Zobacz. Tutaj jeszcze jest taki fajny artykuł, w którym piszą, nie wiem czy ty w ogóle o tym słyszałeś, że ludzki organizm składa się prawie cały z wody. Słyszałeś o tym? No tak, tak. Coś tam no właśnie. Słyszałem. To jak się składa cały z wody, to trzeba dbać o to, żeby dostarczać wody do organizmu. I wiesz, ile człowiek powinien dziennie wypić wody? No ile? Od 1,5 litra do 2. Ty tyle nie pijesz. Dlatego zobacz, jeszcze tutaj ci przygotowałam wodę w karafce. To jest odmierzone, to jest niewiele więcej niż litr wody. Do tego ci dam dosłownie kilka ziarenek czarnej soli, bo to powoduje, że ta woda, wiesz, nie przelatuje przez organizm, tylko się w nim zatrzymuje. I sobie to po prostu popijaj. Kochanie, ale ty mnie chcesz utopić. Przecież ja się utopię, wypijając tyle wody. Żeby być zdrowym, trzeba pić dużo wody. A to się nie liczy jako woda. Bo woda to jest woda, ona musi być czysta. Nie z czymś wymieszana, nawet nie z żadnym sokiem, nie kawa, nie herbata, nie zupa. Tylko oprócz tego, co pijesz, będziesz jeszcze musiał wypić to. Wypij, wypij. Dobrze ci to zrobi. Zobaczysz, od razu poczujesz się lepiej. Kochanie, wyobraź sobie, że robotnicy znowu dali plamę i zalali łazienkę. A mówiłam ci, żeby wziąć jakąś porządną firmę, a nie tych partaczy. Dużo szkód narobili? Bardzo dużo szkód. Wyobraź sobie, że woda ciekła całą noc, nie dokręcili zaworu. Zalało wszystkich pod spodem, a najgorzej tych pod nami. Cały sufit spadł. A mocno się denerwowali, bo to wiesz, taka awaria tuż przed świętami to coś okropnego po prostu. Wiesz co, no każdy był zaszokowany, no. Denerwowali się, no. Ja ich przepraszałem, no ale to strasznie głupia sytuacja. A w naszej łazience jak to wygląda? Ile było wody? Cała zalana. Ale co, rura pękła? Co się stało? Nie dokręcili zaworu, który przeciekał. Oczywiście nie wymienili do tej pory tych zaworów.
Ale to już jest jakaś kolejna awaria, chyba drugi albo trzeci raz przecież ich zalewają. No tak, tak, to już trzeci raz, ale teraz to tak zalało ich bardzo konkretnie. Może trzeba po prostu wymienić te firmy. No przecież tak nie może być. Poza tym ten remont już za długo trwa. Chyba tak, chyba trzeba poszukać kogoś innego. Słuchaj, znowu straszą, że zamkną restaurację. Przecież jak zamkną restaurację, to nie będę miał co serwisować. Nie wiem, jak sobie dam radę w tej sytuacji. Ale będą ci wypłacać przynajmniej podstawową pensję. No kochanie, ale co to jest podstawowa pensja? Przecież głównie żyjemy z prowizji. Trzeba zapłacić raty, leasing, kredyt. Moje szkolenia też idą słabo, praktycznie rzecz biorąc ich w ogóle nie ma. Ale może jak jakoś ograniczymy drastycznie wydatki, to przebiedujemy ten czas. Wiesz co, czuję, że to jest wszystko jak lawina. Nie zapłacimy rachunków jeden, drugi, trzeci miesiąc i koniec. Po prostu się utopimy. Utopimy się, ale w długach. Chyba, że słuchaj, wrócisz do robienia masaży. No widocznie nie będzie innego wyjścia. Tak mnie mocno to ramię boli, że aż mi słabo z bólu. Nie powinieneś się tak przeciążać, ale z drugiej strony dzwonią ludzie, chcą zapisać się na masaż. Potrzebujemy pieniędzy, to co mam im mówić? Zapisywać na jakieś późniejsze terminy? Najgorsze jest to, że ten ból trwa już pół roku. Do niczego się nie nadaje. Nie daje rady, kompletnie nie daje rady. Mierzyłeś sobie ciśnienie? Znów masz wysokie? Znowu wysokie, nawet bardzo wysokie. Wziąłem podwójną dawkę tabletek i to nic nie zmieniło. Każdy wysiłek, cokolwiek nie zrobię, nawet jak przejdę się kawałek, to czuję, że podwyższa mi się ciśnienie i strasznie dudni mi w głowie. To jak ty dzisiaj będziesz pracował? Masz 3 osoby zapisane na masaż, a to jest ciężka fizyczna praca. Nie wiem, nie dam rady. Nie wiem, czy dam radę zrobić na masażu. Nie mam pojęcia. Zacząłeś robić muzykę dla Pawła? Jeszcze nie, przecież widzisz, że nie mogę sobie dać rady z podłączeniem tych wszystkich przewodów, kabli, tego sprzętu. Ciągle coś nie działa. Nie daję rady z tym. Musisz to zrobić, musisz się z tym pospieszyć. Masz tylko 3 dni do oddania gotowej muzyki. Po prostu nie mogę tego ogarnąć. Zwyczajnie nie daję rady z tym. To po co się z tym męczysz sam? Nie prościej jest poprosić kogoś o pomoc? Masz tylu kolegów. Nie wiem, spróbuję jeszcze to jakoś dokończyć. Nadciśnienie. Utrzymujące się w sposób stały albo nagłe skoki ciśnienia. Jak wyjaśnia ten objaw medycyna germańska. Organem, który powiązany jest z objawem nadciśnienia, jest miąższ nerki, kłębuszki nerkowe. Filtrują one krew i zapobiegają utracie cząsteczek białka i krwinek.
Na skutek tejże filtracji powstaje spływający do miedniczek nerkowych mocz pierwotny. Miąższ nerki ma decydujący wpływ na zdolność wydalania płynów, na regulację gospodarki wodnej organizmu. Poziom filtrowania zależy od ciśnienia krwi. Konfliktem biologicznym, w którym reaguje miąższ nerki, jest każdy biologiczny konflikt, każde odczucie, które w swojej tematyce ma jakiś płyn, a konkretnie za dużo płynu. I musimy tutaj wziąć pod uwagę wszystkie płyny, z którymi mamy do czynienia. Czyli to może być woda, to może być jakiś olej, jakaś ciecz, ale i też alkohol, mocz, zastrzyki czy szczepionki. Ten program może zostać wystartowany w bardzo realnej sytuacji, kiedy ktoś się po prostu topi w wodzie, ponieważ nie umie pływać, ale również może topić się w zalewającej go sytuacji. Tak jak to na przykład pokazaliśmy w tym odcinku. Nasz bohater jest zalewany spodziewanymi problemami finansowymi. Ta sytuacja przewidywanych długów, niemożności zapłacenia rachunków, spiętrza się i spowoduje za jakiś czas, że nie będzie mógł się z tych długów wykaraskać. Ale i też jest konflikt typu pękła rura, czyli właśnie jakaś awaria w domu, w mieszkaniu, kiedy wylewa się bardzo dużo wody. Może to być też niezdolność do wypuszczenia, do odpuszczenia w jakiejś sytuacji. Ktoś może czuć się przeciążony właśnie tą lawiną, która na niego spada. Może czuć się przeciążony pracą, zadaniami, obowiązkami, których po prostu nie może przerobić, bo te obowiązki czy zadania spływają właśnie na niego jak lawina. Czyli powie wtedy, że nie może tego przerobić. Te płyny są zagrożeniem dla tego człowieka, oraz nieumiejętność poradzenia sobie ze zbyt dużą ilością płynów. Program miąższu nerki może również zostać wystartowany, kiedy ktoś ma takie odczucie, że jest za dużo wody w organizmie, bo na przykład ma różnego rodzaju opuchlizny, bardzo mocno opuchnięte stopy czy dłonie, ale i też na przykład może przerazić się tym, w jaki sposób wygląda jego mocz, płyn właśnie, kiedy on jest na przykład spieniony albo jest podbarwiony krwią. Ktoś może obawiać się o wydolność swoich nerek, bo na przykład jest chory na cukrzycę, a jako powikłanie cukrzycowe właśnie medycyna konwencjonalna wskazuje niewydolność nerek. Też i w takiej sytuacji, kiedy ktoś na przykład ma podłączony cewnik i boi się, że nie będzie mógł wydalać moczu. Te wszystkie sytuacje mogą wzbudzić biologiczną reakcję miąższu nerki. Jak ta tkanka zachowuje się w przebiegu sensownego, biologicznego, specjalnego programu natury? W aktywności konfliktu, tutaj to mamy tę tkankę zaznaczoną na pomarańczowo, nową mezodermę, mamy ubytek tkanki, w związku z czym podnosi się ciśnienie krwi ponad wartości 140/80 i utrzymuje się takie podwyższone czy nawet wyższe ciśnienie stale, to znaczy i w dzień, i w nocy. To podwyższenie ciśnienia jest kompensacyjne, powoduje właśnie, że miąższ nerki może dalej pracować, może dalej zachować swój kształt i funkcjonalność. Co byłoby bez podwyższonego ciśnienia na skutek ubytku w tej tkance? Po prostu niemożliwe. Więc dzięki temu podwyższonemu ciśnieniu możliwe jest wyprodukowanie moczu. W zależności od tego, jaka jest masa konfliktowa, a przypomnę, że masa konfliktowa to jest czas trwania aktywności konfliktu oraz jej intensywność, możemy tutaj mieć do czynienia ze spowolnieniem funkcji kłębuszek nerkowych, kanalików nerkowych, może dojść do wzrostu poziomu mocznika, kreatyniny czy kwasu moczowego, może wystąpić zagrożenie dializami, marskość nerki czy niewydolność. Ale to zależy od masy konfliktowej, tak? Bardzo często jedynym objawem jest właśnie
podwyższone czy wysokie ciśnienie krwi. W fazie zdrowienia po zakończeniu aktywności konfliktu mamy reakcję odwrotną. Wcześniej były ubytki, teraz są przyrosty, czyli odbudowa miąższu nerki ze stanem zapalnym. To jest tkanka, którą my nazywamy tkanką luksusową. Wszystkie części narządów zbudowane z nowej mezodermy są tkankami luksusowymi. To znaczy, że po przejściu sensownego biologicznego specjalnego programu natury tkanki jest zawsze więcej, aniżeli przed edycją tego programu. W związku z czym tworzy się cysta. To dotyczy miąższu nerki, to dotyczy na przykład również miąższu jajnika, czyli powstaje dodatkowa tkanka. No ale jakie mogą tutaj być postawione diagnozy czy nazwy chorób? Więc wspomniana cysta, zapalenie, guz Wilmsa, rak, nefroblastoma, nerka policystyczna. Objawem też charakterystycznym fazy wagotonicznej, fazy zdrowienia, jest normalizacja ciśnienia. W połowie fazy wagotonicznej mamy tak zwany epikryzys, czyli powrót do bardziej intensywnej aktywności konfliktu i wtedy może tutaj wystąpić kolka, czyli nieprzyjemne bóle, może dojść do wydalania piasku czy kamieni. Cel biologiczny realizowany jest właśnie pod koniec fazy wagotonicznej, pod koniec fazy zdrowienia. Mamy dodatkową tkankę czynnościową w postaci właśnie cysty, która to wspomaga miąższ nerki w przefiltrowaniu tej zbyt dużej, niespodziewanie dużej ilości płynu, tak? Wody, cieczy, co było w treści tego konfliktu i w sytuacji, w której dana osoba właśnie tak zareagowała. Czyli mamy więcej tkanki czynnościowej, w związku z tym możliwe jest przerobienie większej ilości płynu. Jak w każdym przypadku, tak i w przypadku miąższu nerki, widać sensowność działania natury. Natura zawsze nam pomaga, dając biologiczne zasoby w sytuacji, kiedy my nie umiemy załatwić tej sprawy sami. Czyli mamy tylko to odczucie, że topimy się w tej sytuacji, że jest za dużo wody, że nas sytuacja zalewa, że coś się piętrzy, że mamy do czynienia z prawdziwym zalaniem, widzimy nieprawdopodobną ilość wody, czy jakiegoś płynu, jakiejś cieczy i natychmiast w naszym organizmie uruchamiana jest pomoc natury, reaguje miąższ nerki po to, żebyśmy mogli poradzić sobie z tą sytuacją i przerobić większą ilość płynu i wyprodukować adekwatnie większą ilość moczu. To tyle, jeżeli chodzi o nadciśnienie spowodowane biologiczną reakcją miąższu nerki. To, co może powodować zwyżkę ciśnienia, podwyższenie ciśnienia, to jest również każda aktywność konfliktu, ponieważ podwyższone ciśnienie krwi jest standardowym objawem każdej aktywności konfliktu. Naturalnie aktywność konfliktu nie podnosi ciśnienia do wartości na przykład 180 na 110 czy na 120, tak? To będzie raczej program miąższu nerki, ale są osoby, które martwią się tym, że mają nieznacznie podwyższone ciśnienie krwi i to właśnie może wskazywać na jakąś aktywność konfliktu, które, gdy ta osoba się do nas zgłosi, musimy w terapii po prostu odnaleźć. Podwyższone ciśnienie krwi czy nadciśnienie może być też konsekwencją zwężenia tętnic nerkowych, ale tu będziemy zawsze szukać konfliktu bliskiego tym konfliktom, w których właśnie będzie reagować któraś z części nerek. No i prawa komora mięśnia sercowego, czyli to jest ten drugi typ, który pokazaliśmy w tym odcinku serialu terapeutycznego. A mięsień sercowy reaguje w biologicznym konflikcie o treści przeciążenie.
To jest utrata własnej wartości. Nie dam rady, innymi słowy. Zwróćcie uwagę na to, jak często ludzie wypowiadają właśnie te słowa. Nie dam rady tego zrobić. Być może właśnie ktoś z Państwa też tak mówi, komentując różne życiowe sytuacje, lub też ma taki nawyk, prawda? Da radę, ale nawykowo mówi, nie daje rady. To jest bardzo niebezpieczne. Czyli możliwe, że nie dam rady. Tyle z siebie daję, a to jest i tak za mało. To jest załamanie wartości z powodu osiągnięć, z powodu celów, które musimy osiągnąć. Też i ograniczenie wydajności. Tak jak to na przykład było pokazane właśnie w tym filmie, gdzie nasz bohater na skutek bólu barku odczuwa ograniczenie wydajności. On nie może wykonać swojej pracy i nie może w związku z czym zarobić wystarczającej ilości pieniędzy. To jest też odczucie, kiedy ktoś ma na przykład za mało siły, by komuś pomóc, za mało siły, żeby kogoś do czegoś przekonać. Nieraz jest to odczucie całkowitego przytłoczenia w korelacjach socjalnych, to znaczy całkowite przytłoczenie w relacjach z partnerem, w relacjach z matką, w relacjach z dzieckiem. Jak teraz ta tkanka, mięsień sercowy jest tutaj zaznaczony również na kolor pomarańczowy, czyli jest to ta sama grupa tkanek, z którą mieliśmy do czynienia w miąższu nerki, czyli nowa mezoderma. W aktywności konfliktu reaguje ubytkiem tkanki i mamy tutaj do czynienia z atrofią. Może dojść do rzeczywistego zawału mięśnia sercowego, do obniżenia wydajności bez ustania pracy mięśnia sercowego. W przypadku reakcji prawej komory będziemy mieć skok ciśnienia, podwyższone ciśnienie. W przypadku reakcji lewej komory będzie to obniżone ciśnienie. To się dzieje w aktywności konfliktu, a w wagotonii, czyli w procesie zdrowienia po zakończeniu aktywności konfliktu, będziemy mieć reakcję odwrotną, czyli wypełnianie wcześniejszych ubytków w tkance ze stanem zapalnym i z bólami. Może tutaj wystąpić zapalenie mięśnia sercowego, przerost mięśnia sercowego, to jest też tkanka luksusowa, czyli po zakończeniu każdej edycji tego programu tkanki jest troszeczkę więcej, aniżeli przed wystartowaniem biologicznego programu. Tam tworzyła się w miąższu nerki cysta, w miąższu jajnika tworzy się cysta, a tutaj będziemy mieć przerost mięśnia sercowego. Może tutaj i występuje powolna regeneracja, możliwa też jest niewydolność. To zależy od tego, jaka była duża masa konfliktowa. Epikryzys, czyli w środku fazy wagotonicznej mamy moment zwany epikryzysem, to jest jakby przerobienie całej masy konfliktowej z aktywności konfliktu. Może tutaj dojść do zawału mięśnia sercowego, do takiego uczucia wyniszczenia. To nazywamy masywnym, biologicznym szokiem. Może dojść do bólu skurczowego i do wystąpienia arytmii. Tak jak mówiłam, w prawej komorze ma skok ciśnienia właśnie w epikryzysie z krótkim, płytkim oddechem. Towarzyszy temu konfliktowi odczucie, żeby się udało, muszę mieć po prostu więcej siły, a lewa komora charakteryzuje się spadkiem ciśnienia z możliwym bezdechem i temu towarzyszy odczucie, nie mam już siły, poddaję się. Cel biologiczny realizowany jest w tym typie tkanek na koniec fazy zdrowienia i dzięki temu, że został nam przyrost tkanki, czyli jakby masa mięśnia sercowego po przejściu tego programu jest większa aniżeli przed wystartowaniem biologicznego programu, więc dzięki temu przyrostowi tkanki mięsień jest większy, mocniejszy i przygotowany na przyszłe trudy. W ten sposób natura nam pomaga. Tylko co to jest za pomoc natury, jeżeli ktoś ma problemy z mięśniem sercowym, jeżeli ma skoki ciśnienia, których się boi, jeżeli ma stale utrzymujące się wysokie ciśnienie. Pomoc natury została przez nią przygotowana na krótkie odcinki czasowe.
Ludzie bardzo często kultywują swoje konflikty i zbyt długo spędzają czasu w aktywności konfliktu. Jeżeli ktoś ma odczucie, że sytuacja go zalewa, że spływają na niego zbyt duże obowiązki, czuje się przeciążony wiele, wiele lat, to ta pomoc natury, która zawsze reaguje zgodnie z naszymi odczuciami i precyzyjnie, zostaje po prostu zamglona. Pomoc natury będzie widoczna wtedy, kiedy spędzamy sensownie krótki czas w aktywności biologicznego konfliktu. Nie możemy spowodować, że w ogóle nie będziemy reagować biologicznie. Zawsze będą sytuacje, które będą nas zaskakiwały, przeciążały, zalewały. Ale od nas samych zależy, czy w aktywności biologicznego konfliktu będziemy długo, czy będziemy podejmować działania, żeby jak najszybciej aktywność biologicznego konfliktu zakończyć. To jest w naszym interesie i to jest nasze sprawstwo. Podejmujmy te decyzje, podejmujmy działania, kończmy sytuacje, które nas zalewają, które nas przeciążają. Pamiętajmy o tym, że natura zawsze chce, żeby każdy z nas żył, ale musimy naturze w tym pomóc.